Orkiestru od oddziału honorowy, który wystawił pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego. Brunowi Karaczanem Jakub Tomkiewicz. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, witamy Państwa w miejscu szczególnym dla każdego Polaka. Grób nieznanego żołnierza to symbol chwały narodu i oręża polskiego. Symbol bliski sercom wszystkich Polaków, oświadczący o krwi przelanej przez polskiego żołnierza w Polsce i poza jej granicami za wolność waszą i naszą, za honor i za ojczyznę. Przy grobie wartę pełnią żołnierze pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego, jednostki podległej dowódcy garnizonu Warszawy. Witamy Państwa na uroczystości z okazji setnej rocznicy powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego, zbiegającej się z 88. rocznicą śmierci marszałka. Instytut Józefa Piłsudskiego jest jedną z najstarszych polskich placówek naukowych, zachowujących ciągłość organizacyjną oraz łączących Polaków w kraju i za granicą. Wywodzi się z Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski powstałego w Warszawie w latach 1923-1924. Instytut powstał z inicjatywy samego marszałka Józefa Piłsudskiego,
Za głównym realizatorem myśli o zaistnieniu placówki był generał Julian Stachiewicz. Pretekstem było odnalezienie podówczas archiwum centralizacji Polskiej Partii Socjalistycznej, jak też idea Antoniego Anusza o zebraniu i wydaniu drukiem pism Józefa Piłsudskiego. Celem placówki było prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat walki o niepodległość Polski, zwłaszcza w okresie 1863-1920. W 1930 roku Instytut otrzymał uprawnienia Stowarzyszenia Prawno-Administracyjnego. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego Instytut został przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski. Bez wątpienia postać marszałka odcisnęła głębokie piętno na ówczesnym życiu politycznym Rzeczypospolitej, a Instytut dokumentował jego dzieło niepodległościowe. Ideą, imperatywem i wizją Instytutu Józefa Piłsudskiego było i jest skupić dookoła nazwiska marszałka nie tylko grono tych, którzy w pracy wojskowej czy cywilnej mieli możliwość walczyć i pracować pod bezpośrednim jego zwierzchnictwem, a więc legionistów i feowiaków, ale także tych wszystkich, którzy będąc późnymi wnukami, kierują się w życiu swym zasadami ideowymi, żelaznymi prawami moralności i obowiązkami wobec Rzeczypospolitej, wymownie przez Józefa Piłsudskiego słowem i czynem wykutych. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbywa się w ramach obchodów setnej rocznicy powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego, które otrzymały patronat honorowy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Thank you.
Na ramię! Szanowni Państwo, na uroczystość przybyli szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Witek Kasprzyk, reprezentujący w dniu dzisiejszym prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego oraz zastępca dowódcy garnizonu Warszawa, pan pułkownik Damian Matysiak. Thank you.
aparatów. Bardzo dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, witam organizatorów dzisiejszej uroczystości. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, reprezentującego w dniu dzisiejszym prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Witam prezesa i dyrektora wykonawczego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, panią dr Iwonę Drąg-Korgę. Sekretarza Generalnego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, panią Annę Stefanicką. Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pana profesora doktora habilitowanego Wiesława Wysockiego. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości mam zaszczyt powitać wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Dzisiejsza uroczystość na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbywa się w ramach obchodów setnej rocznicy powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego, które otrzymały patronat honorowy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. W sposób szczególny pragnę powitać weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Witam członków Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu. Witam członków Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przy szefie urzędu. Witam członków Instytutu Józefa Piłsudskiego przybyłych na dzisiejsze obchody z kraju i z zagranic. Witam prezesów organizacji kombatanckich, przedstawicieli środowisk represji wojennych i powojennych, żołnierzy drugiej konspiracji niepodległościowej, represjonowanych politycznie żołnierzy górników, cywilaków, byłych więźniów politycznych oraz działaczy opozycji antykomunistycznej. Witam reprezentującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana generała brygady Mariusza Fryca.
Witam reprezentującego marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana marszałka seniora Antoniego Macierewicza, posła na Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam reprezentującego marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Jarosława Stolarczyka, zastępcę szefa Kancelarii Senatu. Witam reprezentującego ministra edukacji i nauki, pana Sławomira Adamca, dyrektora generalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Witam pana ministra Piotra Wawrzyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witam reprezentującego dowódcę garnizonu Warszawa, pana pułkownika Damiana Matysiaka, zastępcę dowódcy. Witam dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, pana doktora Jana Tarczyńskiego. Witam wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej, pana doktora Marcina Zarzeckiego. A także wiceprezesa pana Cezarego Jurkiewicza. Witam przedstawicieli najwyższych władz państwowych, parlamentu, instytucji centralnych, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, komendanta głównego policji, komendanta służby ochrony państwa, ordynariusza polowego Wojska Polskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, naczelnego kapelana ewangelickiego, biskupa wojskowego, prezesa Telewizji Polskiej S.A. Pragnę powitać przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Witam przedstawicieli służb mundurowych oraz czcigodne duchowieństwo różnych wyznań. Witam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Witam ludzi nauki, kultury, harcerzy i strzelców. Szczególnie gorąco witam młodzież szkolną oraz sympatyków Instytutów Józefa Piłsudskiego z kraju i zagranicy. Szczególnie gorąco witam przybyłe na dzisiejszą uroczystość Poczty Sztandarowej. Witam obecne na dzisiejszej uroczystości media. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, o zabranie głosu uprzejmie proszę organizatora dzisiejszych obchodów, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kastrzyka. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku seniorze, panie i panowie ministrowie, panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, czcigodni prezesi Instytutów Józefa Piłsudskiego w Ameryce, w Zjednoczonym Królestwie, w Rzeczpospolitej Polskiej, czcigodni weterani walk o niepodległość, drodzy Piłsudczycy, szanowni państwo. Gromadzimy się dzisiaj w 88. rocznicę odejścia na wieczną wartę jednego z architektów naszej niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości pogrzebowych marszałka na Wawelu prezydent Rzeczypospolitej profesor Ignacy Mościcki powiedział o nim: dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. I w tym jednym zdaniu właściwie zamyka się droga życiowa Józefa Piłsudskiego. Ta wiodąca od podwileńskiego Złowa przez zesłanie syberyjskie, przez pracę konspiracyjną, przez związki strzeleckie, legiony, przez Wojsko Polskie i wreszcie przez najważniejsze funkcje pełnione w odrodzonym państwie. Państwie, które było jako wolne jego największym marzeniem. Był Józef Piłsudski tym, który potrafił wybudzić nas z niemocy. Tej niemocy, która była udziałem polskiego społeczeństwa
pod przede wszystkim moskiewskim butem po powstaniu styczniowym. To on przelewał w dużej mierze wiarę w zwycięstwo w serca i umysły współczesnych mu i tych, którzy mieli okazję spotkać go na swej drodze życia. To on udowadniał swoim życiem, swoim przykładem, że chcieć to móc, że trzeba sobie stawiać cele takie, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do osiągnięcia. Tak było w roku 1914, tak było przede wszystkim w roku 1920, gdy jako naczelny wódz poprowadził nas ku zwycięstwu nad bolszewicką Rosją. Potrafił wiarę w Polskę, wiarę w zwycięstwo przelewać w serca i umysły obywateli Rzeczpospolitej. Pozostawił nam marszałek wielki testament. Testament i nakaz, abyśmy budowali silną Polskę. Bo jak wielokrotnie powtarzał, w tym miejscu Europy Polska nie może sobie pozwolić na małość i słabość, bo wtedy zniknie. Wtedy zewsząd zguba. Skazywał nas na wielkość, jak ujął to poetycko Kazimierz Wierzyński. Marzeniem Józefa Piłsudskiego była Rzeczpospolita, która będzie wzbudzała szacunek wśród tych, którzy jej dobrze życzą, ale i strach u tych, którzy pragnęli, aby złożona była na zawsze do grobu. To jest testament Józefa Piłsudskiego, który musimy i współcześnie realizować. Pamiętając o tym również jego wielkim wskazaniu i przestrodze, którą wypowiedział w 1927 roku. Podczas kryzysów strzeżcie się agentów. Idźcie swoją drogą, służąc tylko Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. Józef Piłsudski wielokrotnie też mówił, nawiązując do tego przykazania, abyśmy budowali wielką Polskę, że przed nami, Polakami, obywatelami Rzeczpospolitej, staje wielkie zadanie, a zarazem i wielkie retoryczne pytanie. Czy mamy być państwem silnym, czy też państwem słabym, które wymaga opieki możnych z zewnątrz? I odpowiadał wprost. Nie. My musimy być sami państwem silnym. Takie państwo musimy budować. I takie państwo przekazać w darze wraz z tym najpiękniejszym darem, jakim jest niepodległość, następnym pokoleniom. I dziś w 88. rocznicę śmierci marszałka, w 100. rocznicę powstania Instytutu poświęconego badaniu najnowszej historii Polski, zgromadzeni tu przy grobie nieznanego żołnierza, ślubować w tym wymiarze wielopokoleniowym powinniśmy, że ten testament marszałka budowy silnej Polski wypełnimy i że wypełnimy też ten testament, który nakazuje nam przekazać niepodległą następnym pokoleniom. Szanowni Państwo, chciałbym w tym miejscu podziękować tym, którzy przez dziesięciolecia w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce i w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, a także od wielu lat tu w Rzeczpospolitej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Warszawie przypominają o tych wspaniałych nakazach Józefa Piłsudskiego, które współcześnie trzeba realizować. Instytuty emigracyjne przeniosły we współczesność ten najświętszy depozyt, jakim były ocalone z zawieruchy wojennej dokumenty świadczące o naszej walce o niepodległość, o przywiązaniu do niepodległości. Instytut w Warszawie próbuje to dzieło kontynuować
i niech czyni to możliwie jak najpiękniej i najlepiej. Bo to Józef Piłsudski mówił przecież, że musimy sami pisać swoją historię, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobią to za nas inni, obcy i napiszą ją fałszywie i źle. To jest rola też takich instytucji, jak Instytuty Józefa Piłsudskiego. Szanowni Państwo, kończąc, chciałem bardzo podziękować za obecność dziś na tych uroczystościach. Niech nasza obecność przy grobie nieznanego żołnierza, przy pomniku marszałka, będzie dowodem na to, że nie tylko pamiętamy, ale chcemy współcześnie i w przyszłość nieść testament Ojca naszej Niepodległości. Testament służby najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odczytanie apelu pamięci. Do apelu pamięci przywoła oficer dowództwa garnizonu Warszawa, kapitan Patryk Koroś. Bohaterowie polskiego czynu niepodległościowego, twórcy, prezesi i członkowie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie z okazji obchodów setnej rocznicy powołania Instytutu Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednej z najstarszych polskich placówek naukowych, upowszechniających wiedzę na temat walki o niepodległość Polski oraz łączących Polaków w kraju i za granicą. Również dziś, w 88. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, w sposób szczególny przywołujemy w naszej pamięci postać wielkiego Polaka, wybitnego wodza i męża stanu, twórcy czynu niepodległościowego, komendanta Głównego Związku Strzeleckiego, komendanta 1. Brygady Legionów Polskich, naczelnika państwa, zwycięskiego naczelnego wodza oraz pierwszego marszałka odrodzonej Polski i generalnego inspektora sił zbrojnych. Wzywam was, córki i synowie narodu polskiego, którzy w trudnych czasach zaborów nigdy nie przestaliście wierzyć w odrodzenie państwa polskiego. Wołam wszystkich rodaków, którzy na wezwanie Józefa Piłsudskiego stanęli do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej, składając na jej ołtarzu największą daninę, swoją krew i życie. Stańcie do apelu! Przywołuję członków Organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej, konspiratorów Związku Walki Czynnej, członków Związków Strzeleckich, Towarzystwa Strzelec, Polskich Drużyn Strzeleckich, Drużyn Bartoszowych, Drużyn Podhalańskich, Polowych Drużyn Sokoła oraz Młodzież Szkolną i Akademicką, którzy przed wybuchem I wojny światowej stali się zalążkiem odrodzonego Wojska Polskiego. Stańcie do apelu! Bohater! Wzywam wszystkich polskich patriotów, idących wraz z Józefem Piłsudskim, szlakiem ku niepodległości, dając innym przykład walki narodu polskiego o niepodległość ojczyzny i przynosząc jej wolność w listopadzie 1918 roku. Stańcie do apelu! Swobodę! Przywołuję strzelbę.